Jerzy Wilczewski, bardzo proszę, żeby się tutaj zgłosił do zakrystii. O, proszę. I pan Antoni Stolarski, bardzo proszę. Czy jest pan Antoni Stolarski? Witaj, Pan Antonie, ustanno czczą wszystkich ludzi. Choć żadnego śmiertelnego serce nie zwodzi, należy tej dla Ciebie czci, którą święci w niebie, błogosławią, wychwalają z niskim pokłonem. Schylam głowę Cię, Królowe, świata całego. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pokój z wami. I z duchem twoim. Kto może, proszę usiąść, bo jest nas bardzo wielu, katedra jest wypełniona. Człowiek nie może sam siebie do końca zrozumieć bez Chrystusa. Tak mówił święty Jan Paweł II. A my dzisiaj, jako Kościół Białostocki,
to święto patronalne chcemy powiedzieć: nie możemy siebie zrozumieć do końca bez Ciebie, Matko Boża Miłosierdzia. Tak bardzo stałaś się nam bliska, Maryjo, tak bardzo potrzebujemy Twojej świętej obecności, że poza Tobą nie widzimy żadnej pewniejszej drogi do Jezusa, naszego Pana i Zbawiciela. W tę uroczystość pragniemy Cię wysławiać i dziękować za Twoją obecność w życiu naszego Kościoła i każdego z nas. Serdecznie witam wszystkich zgromadzonych w Archikatedrze Białostockiej na mszy świętej w doroczną uroczystość naszej patronki, Najświętszej Maryi Panny Ostrobramskiej, Matki Miłosierdzia. Eucharystii przewodniczy i kazanie wygłosi arcybiskup Józef Guzdek, metropolita białostocki, którego serdecznie pozdrawiam. Pozdrawiam również bardzo serdecznie arcybiskupa Tadeusza Wojdę, metropolitę gdańskiego, arcybiskupa Edwarda Ozorowskiego, biskupa Janusza Stepnowskiego, biskupa Łomżyńskiego, biskupa Henryka Ciereszkę. Serdecznie witam tak licznie zgromadzonych kapłanów z naszej archidiecezji. Gorąco pozdrawiam siostry zakonne, wszystkie osoby życia konsekrowanego. Witam serdecznie chór Opery i Filharmonii Podlaskiej, panią dyrygent chóru, profesor Violettę Bielecką, która nie mogła być z nami, zastępuje dzisiaj Joanna Jurczuk. Dziękuję. Witam pana komendanta policji Komendy Miejskiej, zastępcę komendanta wojewódzkiego policji. Pozdrawiam przedstawicieli różnych wspólnot kościelnych, instytucji, stowarzyszeń. Witam poczty sztandarowe z Rycerstwa Niepokalanej. Pozdrawiam słuchaczy diecezjalnego radia i oraz wszystkich, którzy łączą się z nami przez Archibial Media. Witam wszystkich i każdego z osobna, drodzy siostry i bracia. Już teraz dziękuję za obecność. Podczas tej mszy świętej zostanie poświęcony nowy ołtarz Matki Bożej Miłosierdzia i odnowiona kaplica. Decyzję o budowie ołtarza podjął w 2019 roku arcybiskup Tadeusz Wojda, ówczesny metropolita białostocki, zachęcony do tego przez białostocką kapitułę metropolitalną. Święto ofiarowania 2 lutego arcybiskup powołał komitet budowy ołtarza. Należy powiedzieć, że do realizacji ołtarza w stylu neogotyckim od wielu lat dążył wieloletni proboszcz katedry, ksiądz prałat Antoni Liczwinko, który wciąż powtarzał, że w archiwum parafialnym jest piękny, ale niezrealizowany projekt sprzed 100 lat i że warto go wykorzystać. Dziękujemy księdzu prałatowi za to, że tak konsekwentnie tę ideę podtrzymywał i to w końcu się udało. Przygotowania i dużą część prac związaną z budową nowego ołtarza spoczęła na barkach księdza prałata Henryka Żukowskiego, ówczesnego proboszcza katedry. Koordynował on wszystkie prace aż do momentu przejścia na emeryturę w grudniu 2021 roku. I to ksiądz prałat dzięki pani dziekan Małgorzacie Leszczyńskiej-Domańskiej z Warszawy dotarł do pana profesora Lucjana Kasprzaka z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, który zgodził się zaprojektować ten ołtarz, uwzględniając stary archiwalny projekt. Projektant pan profesor Lucjan Kasprzak jest tu dzisiaj z nami ze swoją rodziną oraz z kolegą profesorem i studentami swojej uczelni. Wszystkich serdecznie witam. Panie profesorze, bardzo dziękujemy. Także za te wszystkie liczne wizyty w Białymstoku w celu nadzorowania i dokonywania ewentualnych korekt na każdym etapie prac przy ołtarzu. Ogromne podziękowania należą się księdzu profesorowi Janowi Niecieckiemu, historykowi sztuki, wieloletniemu wykładowcy KUL-u, który tworzył cały układ ikonograficzny ołtarza i był bardzo zaangażowany na każdym etapie budowy. Bardzo dziękujemy. No i wykonawcy ołtarza, kim są? To wybitni specjaliści w swojej dziedzinie: Jerzy Sołowiej, stolarz z Białegostoku, wykonał nastawę ołtarzową z drewna machoniowego. Wiesław Kisielewski, kamieniarz Solniczek, wykonał wszystkie prace kamieniarskie z granitu. Władimir Czykwin, rzeźbiarz z Białorusi, wykonał wszystkie figury drewniane. Szanowni panowie, bardzo wam dziękuję za to dzieło. Dziękuję za wasze ogromne zaangażowanie włożone w tę pracę serce. Oczywiście w tym miejscu należałoby wymienić wielu innych bardzo kompetentnych ludzi, ekspertów, którzy z oddaniem, poświęceniem współpracowali, pomagali na różnych etapach. Wszystkim serdecznie bardzo dziękuję, czas nie pozwala na wymienienie każdego.
Finezyjne ułożenie wod po obu ścianach kaplicy to dzieło państwa Barbary i Jacka Wołosz z Warszawy. Musieli oni mocno trzymać się projektu pana profesora i to się udało. Bardzo dziękuję. I jeszcze jedna niezmiernie ważna kwestia. Rozpoczęciu prac towarzyszyły obawy, czy będzie z czego to wszystko finansować. Dzisiaj muszę powiedzieć, zaświadczyć, że słowa ołtarz Matki Bożej Miłosierdzia tak poruszały ludzkie serca, że ta ofiarność i hojność wielu czcicieli Matki Bożej była wprost nadzwyczajna. Były to ofiary od osób indywidualnych, wiernych, świeckich oraz kapłanów, duchownych, a także od niektórych przedsiębiorstw i firm. Wszystkie te dary są zapisane w księdze ofiarodawców ołtarza. Wszystkim z całego serca dziękuję. Niech Bóg i Matka Miłosierdzia wynagrodzi. Jeszcze intencje tej mszy świętej. Kilku kapłanów chcę zapowiedzieć. Odprawiam mszę świętą w następujących intencjach. Dziękczynnej 25. rocznicę ślubu Katarzyny i Zbigniewa Boguckich. Dziękczynna w 44. rocznicę ślubu Marii i Michała Dąbrowskich oraz za następujących zmarłych: Anna, Marek, Władysław, ksiądz Zenon, Julian, ksiądz Władysław i Andrzej. Za chwilę poświęcenie ołtarza. Do kaplicy przejdą tylko księża biskupi i asysta liturgiczna. My wszyscy pozostaniemy na swoich miejscach. Poświęcenia dokona arcybiskup Józef Guzdek, metropolita białostocki. Przed poświęceniem w specjalnie przygotowanym miejscu w ołtarzu włożymy tubę ze stali nierdzewnej, w której znajduje się list do przyszłych pokoleń. List napisany ręcznie na pergaminie. Napisaliśmy w nim, kim jesteśmy oraz dlaczego ten ołtarz wybudowaliśmy i kto go budował. Ufamy, że za 200, może 300 lat tę tubę ktoś znajdzie. Na granicie zamykającym tubę wygrawerowana jest data poświęcenia ołtarza. Siostry i bracia, gromadzimy się z radością, aby poświęcić nowy ołtarz wzniesiony jako wotum wdzięczności Najświętszej Maryi Pannie, Matce Miłosierdzia, za jej opiekę nad białostocką archidiecezją. Ze skupieniem weźmy udział w tym obrzędzie i błagajmy Boga, aby łaskawie wejrzał na tych, którzy proszą o potrzebne łaski przez wstawiennictwo Matki Jezusa. Módlmy się. Błogosławiony jesteś, Boże, który dając nam swojego Syna, dajesz nam także Jego Matkę, Najświętszą Maryję Pannę, Matkę Miłosierdzia. Nieustannie przypomina nam o tym, że jesteś Ojcem pełnym miłosierdzia i ukazujesz swoim życiem, jak piękny może być człowiek, jeśli otworzy się na dary Twojego miłosierdzia, udzielane nam przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Boże w Trójcy Świętej Jedyny, wejrzyj na ten ołtarz dedykowany Najświętszej Maryi Pannie, Matce Miłosierdzia. Niech on będzie miejscem uwielbienia Ciebie. Niech zdroje łask wypraszane tutaj przez Maryję sprawią, że dzieci Twoje, Ojcze, umarłe dla grzechu, będą rodziły się na nowo do życia Bożego.
Daj, abyśmy umocnieni przykładem i orędownictwem Maryi Matki Miłosierdzia, z niepokalanym i całkowicie ofiarowanym Tobie sercu, na ołtarzach naszych serc składali miłą Tobie ofiarę świętego życia ku Twojej chwale. Przez Chrystusa Pana naszego. Cześć Maryi, cześć i chwała Pannie świętej, cześć. Śpiewaj, śpiewaj, ziemio cała, chod jej spiesz się nieść. Śpiewaj, śpiewaj, ziemio cała, chod jej spiesz się nieść. Ten, co stworzył świat wspaniały, w niej swą Matkę czcił. Jego ręce piastowały, gdy dziecięciem był. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu Nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu Jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Synu Ojca, który kładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Który kładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze. Który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami. Albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym w chwale. Módlmy się. Wszechmogący Boże, okaż pomoc Twojemu ludowi, aby oddając cześć Najświętszej Maryi Pannie Matce Miłosierdzia, przez jej wstawiennictwo uzyskał Twoje miłosierdzie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego,
Bóg przez wszystkie wieki wieków. Czytanie z Księgi Przysłów. Tak mówi mądrość Boża. Pan mnie zrodził jako początek swej mocy, przed dziełami swymi od pradawna. Od wieków zostałam ustanowiona, od początku przed pradziejami ziemi. Przed oceanem zostałam zrodzona, przed źródłami pełnymi wód. Zanim góry zostały założone, przed pagórkami zostałam zrodzona. Nim glebę i pola uczynił, przed pierwszymi skibami roli. Gdy niebo umacniał, z nim byłam. Gdy kreślił sklepienie nad bezmiar wód. Gdy w górze utwierdzał obłoki, gdy źródła wielkiej otchłani umacniał, gdy morzu ustawiał granice, by wody z brzegów nie wystąpiły, gdy ustalił fundamenty ziemi. I byłam przy nim mistrzynią, rozkoszą jego dzień po dniu, cały czas igrając przed nim, igrając na okręgu ziemi, radowałam się przy synach ludzkich. Więc teraz, synowie, słuchajcie mnie. Błogosławieni ci, co dróg moich strzegą. Słuchajcie przestrogi i bądźcie mądrzy, a jej nie odrzucajcie. Błogosławiony jest człowiek, który mnie słucha, który co dzień u drzwi moich czeka, czuwając u progu mej bramy. Bo kto mnie znajdzie, znajdzie życie i osiągnie upodobanie Pana. Oto Słowo Boże. Witaj, Królowo, Matko Miłosierdzia. Witaj, Królowo, Matko Miłosierdzia. Tron Twój, Boże, trwa na wieki. Berłem sprawiedliwym berło Twego Królestwa. Córki królewskie wychodzą na spotkanie z Tobą. Królowa w złocie z Ofiru stoi po Twojej prawicy. Witaj, Królowo. Posłuchaj, córko, spójrz i na kłoniucha. Zapomnij o swym ludzie, o domu swego ojca. Król pragnie Twego piękna. On Twoim Panem, oddaj Mu pokłon. Witaj. Córa królewska wchodzi pełna chwały, w złoto głów odziana. W szacie wzorzystej do króla ją prowadzą. Za nią przywodzą do ciebie dziewice jej druhny. Witaj, Królowo, Matko Miłosierdzia.
Czytanie z listu świętego Pawła apostoła do Tytusa. Umiłowany, gdy ukazała się dobroć i miłość Zbawiciela naszego, Boga, do ludzi, nie ze względu na sprawiedliwe uczynki, jakie spełniliśmy, lecz z miłosierdzia swego zbawił nas przez obmycie odradzające i odnawiające w Duchu Świętym, którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego, abyśmy usprawiedliwieni Jego łaską stali się w nadziei dziedzicami życia wiecznego. Oto Słowo Boże. Świętego Jana. Chwała Panie. Obok krzyża Jezusowego stały matka Jego i siostra matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał matkę i stojącego obok niej ucznia, którego miłował, rzekł do matki: Niewiasto, oto syn twój. Następnie rzekł do ucznia: Oto matka twoja. I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. Oto słowo Pańskie. Wszystko zaczęło się w Nazarecie, gdy Bóg przez archanioła Gabriela oznajmił Maryi, że będzie matką Zbawiciela świata. Ona natychmiast wyraziła zgodę i zaangażowała się w dzieło zbawienia. Towarzyszyła Jezusowi w dzieciństwie i młodości, a szczególnie w dniach Jego męki i śmierci krzyżowej. Zgodnie z zapowiedzią proroka Symeona, jej duszę miecz przeniknął. Stojąc obok krzyża na Golgocie, współcierpiała z umierającym Synem Bożym. Jak nikt z ludzi poznała wielkość i znaczenie Jego ofiary.
Jezus, mówiąc do Jana, oto matka twoja, uczynił ją nie tylko matką ucznia, którego miłował, ale duchową matką wszystkich ludzi. Odtąd jako kochająca matka wskazuje nam Jezusa. Nieustannie troszczy się o dzieci Kościoła, wspiera je swoim przykładem wiary i przychodzi z pomocą w trudnościach na drogach ziemskiego pielgrzymowania. Nie na darmo nazwana została ucieczką grzeszników i matką miłosierdzia. Siostry i bracia, dla katolików rozległej archidiecezji wileńskiej, która obejmowała także Podlasie, szczególnym miejscem spotkań z Matką Miłosierdzia był jej wizerunek umieszczony na bramie miejskiej w Wilnie. To piękny obraz matki, która wychodzi w stronę człowieka wędrującego po drogach ziemskiego życia. Przez wieki z miłością, spoglądając na tłumy przechodniów, zapewne poruszała ich serca i niepokoiła sumienia, zapraszając do pobliskiej świątyni, by tam skorzystali z darów Bożego Miłosierdzia. Maryja w tym świętym miejscu przekonała wielu, że Bóg nie chce śmierci grzesznika, lecz by się nawrócił i miał życie wieczne. Że miłosierdzie Boże silniejsze jest od ludzkiego grzechu. A bramą do pojednania z Bogiem jest sakrament pokuty, sakrament miłosierdzia. Przypominali o tym zarówno święta Faustyna, jak i błogosławiony ksiądz Michał Sopoćko, patron naszego miasta, którzy w Wilnie przed obliczem ostrobarmskiej matki odkrywali prawdę o Bogu bogatym w miłosierdzie. To piękne przesłanie o Maryi Matce Miłosierdzia, płynące z ostrej bramy wraz z kopią cudownego obrazu, arcybiskup Romuald Jałbrzykowski, metropolita wileński, wypędzony z Wilna w 1945 roku, przywiózł do Białegostoku, gdzie kult Matki Bożej Ostrobramskiej rozwijał się szybko i dynamicznie. Obecna katedra, a szczególnie kaplica z wizerunkiem Ostrobramskiej Matki Miłosierdzia, stawała się miejscem modlitwy wiernych z naszego miasta i z Podlasia, a także pielgrzymów z innych rejonów Polski. Przed jej cudowne oblicze przychodzili i przychodzą ludzie, aby podzielić się swoimi radościami, aby się pożalić, wypłakać i poradzić. W ciszy białostockiej katedry przed obliczem Ostrobramskiej Matki wielu doznało jej bliskości i współczucia. Zapewne wielu usłyszało zapewnienie o pomocy i wstawiennictwie u Syna. Ona każdego wspiera na polu zmagań i walk wewnętrznych. Kochająca matka nie odwraca się od swego dziecka, nawet wtedy, gdy ono błądzi, ale podąża za nim, przemawia do jego serca i rozumu w nadziei na zawrócenie z drogi, która prowadzi do życiowej porażki. Siostry i bracia, Ostrobramska Matka przypomina wszystkim, że miłosierdzie i prawda nigdy nie mogą być oddzielone. Dlatego tym, którzy stają przed cudownym wizerunkiem, nieustannie przypomina słowa z Kani Galilejskiej. Uczyńcie wszystko, cokolwiek wam powie mój Syn. A Jezus mówił, poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Poznanie prawdy o sobie samym, o swoim grzechu, jest warunkiem wewnętrznej wolności. Owszem, każdego człowieka należy przyjmować z miłością i szacunkiem, ale prawdziwej miłości nie można oddzielać od prawdy, gdyż miłość, która rezygnuje z prawdy, nie jest już miłością.
Jeśli ktoś żyje w grzechu i powiemy takiej osobie: wszystko w Twoim życiu jest dobre, żyj jak się Tobie podoba, to wprowadzamy go w błąd. Utwierdzamy go w przekonaniu, że Chrystus nie jest mu potrzebny. Lekarza potrzebują chorzy, a nie ci, którzy uważają, że się mają dobrze. Ponadto przez rozmywanie granicy między dobrem i złem przyczyniamy się do zamętu. Jezus mówi, że mamy kochać bliźniego, ale w prawdzie, a nie miłością, która pozwala na wszystko. Bądźmy wierni i konsekwentni temu, o co prosimy Jezusa w czasie każdej mszy świętej, abyśmy byli zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu. Kościołowi nie wolno ulegać naciskom tych, którzy podpowiadają, za kogo można się modlić, kto może wejść do świątyni, a kogo należy wykluczyć ze społeczności ludu Bożego. Aby osiągnąć zamierzony cel, posługują się niejednokrotnie językiem nienawiści, nieustannym nękaniem, a nawet kłamstwem i pomówieniami, co jest całkowicie sprzeczne z duchem Ewangelii. W przestrzeni publicznej pojawia się również oczekiwanie, aby Kościół stał się bardziej otwarty, by zrezygnował przynajmniej z niektórych przykazań dekalogu i wymagań stawianych przez Jezusa. Słychać często głosy, które w pewnym uproszczeniu można sprowadzić do tezy: przyjdziemy do Kościoła pod warunkiem, że Kościół zaakceptuje nasz styl życia. To nie tak. Jestem grzesznikiem i kocham Kościół, który przyjmując mnie z moim grzechem, jednocześnie nie akceptuje tego grzechu i ofiaruje mi konkretną drogę wewnętrznego wyzwolenia i nawrócenia, bym stawał się coraz bardziej święty. Wszyscy, którzy twierdzą, że przypominanie o grzechu zniechęca ludzi do Kościoła i powoduje odejście, są w błędzie. Dla wielu z tych, którzy przeszli do Kościoła katolickiego z innych wspólnot chrześcijańskich, na przykład ze wspólnoty Kościoła anglikańskiego, i to całymi parafiami, z biskupami i kapłanami, to właśnie doktrynalne i moralne niejasności we wspólnocie, w której byli ochrzczeni, doprowadziły ich do poszukiwania Kościoła, który wie, w co wierzy, oraz wie, jak powinniśmy żyć. Jezus powiedział: przyjdźcie do mnie wszyscy, a apostołom polecił: idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody. Kościół przyjmuje wszystkich po to, aby doprowadzić ich do przyjęcia nauki Chrystusa i aby osiągnęli zbawienie. Nie ma nikogo tak niegodziwego i winnego, kto nie powinien być pewny przebaczenia, jeśli tylko jego żal jest szczery, czytamy w katechizmie Kościoła katolickiego. Z podkreśleniem: żal jest szczery. Modlącym się w naszej białostockiej katedrze bardzo bliski jest obraz Kościoła jako szpitala polowego, czyli miejsca, które jest dla wszystkich, a zwłaszcza dla tych, którzy się źle mają. O tym nam nieustannie przypomina Matka Boża Miłosierdzia. Dzięki jej wstawiennictwu u Syna nasze katedralne sanktuarium jest świadkiem licznych nawróceń i przemiany serc. Siostry i bracia, drodzy pielgrzymi, pragnę wyrazić wdzięczność kapłanom, którzy na przestrzeni ostatnich dziesiątków lat byli i nadal są pomocnikami Ostrobramskiej Matki Miłosierdzia w dziele pojednania człowieka z Bogiem. Dziękuję za głoszenie prawdy, że podstawowym przymiotem Boga jest miłosierdzie.
Dziękuję za ofiarną posługę w konfesjonale, codzienny dyżur, gdzie nieustannie pisane są nowe historie powrotu syna marnotrawnego do domu ojca. To tu się wydarza. Spotkanie z Matką Miłosierdzia sprawia, że wielu po zastanowieniu się podejmuje dojrzałą decyzję, mówiąc tak jak bohater z ewangelicznej przypowieści. Zabiorę się i pójdę do mego ojca i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem Ciebie. Z serca dziękuję wszystkim ofiarodawcom i twórcom nowego ołtarza, który dzisiaj został uroczyście poświęcony. Przez kolejne lata, a nawet wieki, będzie on świadectwem żywej wiary ludu Podlasia w głębie Bożego miłosierdzia. Będzie także potwierdzeniem przekonania, że Maryja jest Matką Miłosierdzia. Pozostańmy wierni nauce Chrystusa. Jeśli nawet na tym ołtarzu będziemy musieli składać nasze cierpienie, poniżenie i odrzucenie. Prawdy i miłosierdzia nie można rozdzielać. Nawrócenie jest i nadal pozostaje warunkiem doświadczenia Bożego miłosierdzia. Maryjo, Matko Miłosierdzia, ucz nas wiary mądrej i odpowiedzialnej. Prowadź do Syna, który obiecał, że zostanie z nami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Amen. Wierzę w jednego Boga, za przyczyną Matki Miłosierdzia, Bogu obecnemu pośród swojego ludu, przedstawmy nasze prośby. Módlmy się za Kościół Chrystusowy, aby wspierane opieką Najświętszej Maryi Panny rozbudzał w sercach ludzi pragnienie pokoju. Ciebie prosimy. Módlmy się za papieża Franciszka, aby jego posługa oparta na zawierzeniu Maryi odradzała świat do ewangelicznej miłości. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszego arcybiskupa Józefa,
za wszystkich biskupów, kapłanów, diakonów oraz za cały lud naszej archidiecezji, aby Matka Miłosierdzia była dla nich wzorem zawierzenia się Bogu. Ciebie prosimy. Módlmy się za wykonawców, darczyńców i ofiarodawców nowego ołtarza, aby ich nagrodą były radość i pokój, płynące spełnienia woli Bożej. Ciebie prosimy. Módlmy się za zmarłych, aby ich dobre czyny wyświadczone tu na ziemi stały się dla nich tytułem do wiecznej nagrody. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas, zgromadzonych przed ołtarzem Pańskim, aby Maryja przygotowała nasze serca na przyjęcie Chrystusa w Eucharystii. Ciebie prosimy. Wszechmogący i miłosierny Boże, wysłuchaj nasze modlitwy i spraw, abyśmy umocnieni przykładem i wstawiennictwem Najświętszej Dziewicy Matki Twojego Syna, zawsze posłusznie pełnili Twoją wolę i wiernie trwali w Twojej łasce. Przez Chrystusa Pana naszego. Miłosierna Matko Boża, miłosierna Matko Boża, miłosierna Matko Boża, przyczyń się za nami. Miłosierna Matko Boża, miłosierna Matko Boża, miłosierna Matko Boża, przyczyń się za nami. O Matko Miłosierdzia, oto my dzieci Twoje, racz zlać na dusze nasze błogosławieństw zdroje. Miłosierna Matko Boża, miłosierna Matko Boża, miłosierna Matko Boża, przyczyń się za nami. O Matko Miłosierdzia, oto my pielgrzymi, prowadź nas drogą łaski na tej biednej ziemi. Miłosierna Matko Boża, miłosierna Matko Boża, miłosierna Matko Boża, przyczyń się za nami. Miłosierna Matko Boża, miłosierna Matko Boża, miłosierna Matko Boża, przyczyń się za nami. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę za Twoją, na cześć i chwałę swojej imienia.
Boże, Ty przez przedziwną wymiarę darów dokonującą się w tej ofierze czynisz nas uczestnikami swojej boskiej natury. Spraw łaskawie, abyśmy poznając dzięki szczególnej pomocy Najświętszej Marii Panny Twoją prawdę, stosowali do niej swoje życie przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pan z wami. I z duchem Twoim. W górę serca. Znosimy Cię do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy wysławiali Ciebie, Boże, za cuda, które zdziałałeś w Twoich świętych, oddając cześć Najświętszej Dziewicy Maryi, dzięki składamy za Twoją dobroć, powtarzając jej hymn uwielbienia. Wielkie rzeczy uczyniłeś dla całej ziemi i Twoje miłosierdzie rozciągnąłeś na wszystkie pokolenia. Ty wejrzałeś na pokorę swojej służebnicy i przez nią zesłałeś ludziom Zbawiciela, Twojego Syna, a naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przez Niego Twój majestat uwielbiają zastępy aniołów, którzy zawsze się radują w Twojej obecności. Prosimy, aby i nasze głosy przyłączyły się do nich, razem z nimi wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi.
Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości. Razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Józefem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi oraz błogosławionymi, Michałem, Bolesławą i wszystkimi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Módlmy się do Ojca Niebieskiego, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boży, który kładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który kładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza.
Chrystus Pan karmi nas swoim świętym ciałem. Chwalmy Go na wieki. Chrystus Pan karmi nas swoim świętym ciałem. Chwalmy Go na wieki. Duchem całym wielbię Pana, Boga Zbawcę jedynego, bo w Nim samym odnajduję wszelką radość życia mego. Chrystus Pan karmi nas swoim świętym ciałem. Chwalmy Go na wieki. Chrystus Pan karmi nas swoim świętym ciałem. Chwalmy Go na wieki. Sprawił we mnie wielkie dzieła, w swej dobroci niepojętej. On wszechmocny, On najwyższy, On sam jeden zawsze święty. Chrystus Pan karmi nas swoim świętym ciałem. Chwalmy Go na wieki. Chrystus Pan karmi nas swoim świętym ciałem. Chwalmy Go na wieki. Wielbię, bo chciał wejrzeć z nieba na swą sługę uniżoną, by mnie odtąd wszyscy ludzie mogli zwać błogosławioną. Chrystus Pan karmi nas swoim świętym ciałem. Chwalmy Go na wieki. Chrystus Pan karmi nas swoim świętym ciałem. Chwalmy Go na wieki. On, który przez pokolenia pozostaje miłosierny wobec tego, kto Mu służy i chce zostać Jemu wierny. Chrystus Pan karmi nas swoim świętym ciałem. Chwalmy Go na wieki.
Módlmy się. Posileni tak wielkim darem, prosimy Cię, Boże, spraw, abyśmy za wstawiennictwem Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna korzystali z łaski dającej zbawienie i nigdy nie przestawiali Cię wielbić przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Bogu niech będą dzięki za to nasze święte zgromadzenie i za to dzisiejsze wydarzenie. Dziękuję wszystkim obecnym na tej uroczystej mszy świętej. Od teraz msza święta ku czci Matki Bożej Miłosierdzia w każdą sobotę o godzinie 12 w naszej archikatedrze będzie odprawiana już w nowej kaplicy. Serdecznie zapraszam. Wśród nas jest wielu ludzi, którzy świadczą dużo dobra, dużo miłosierdzia, którzy wspierają Kościół. Wszystkim należy się wdzięczność wielka. W to piękne święto naszej archidiecezji arcybiskup metropolita postanowił uhonorować 4 osoby medalem Mater Misericordiae, czyli medalem Matki Miłosierdzia. Teraz te medale zostaną wręczone. Księdza arcybiskupa proszę tu przed ołtarz i za wieloletnie wspieranie dzieł archidiecezji medal Mater Misericordiae otrzymuje pan Antoni Stolarski. Bardzo proszę o podejście. Za ufundowanie i budowę kościoła pod wezwaniem Matki Bożej Różańcowej w Białymstoku medal Mater Misericordiae otrzymuje pan Jan Sawicki. Bardzo proszę. Za troskę o Kościół parafialny w Łubiance, jego otoczenie i zaplecze duszpasterskie, medal Mater Misericordiae otrzymuje pan Jerzy Wilczewski. Za samarytańską opiekę świadczoną przez wiele lat arcybiskupowi Stanisławowi Szymeckiemu medal Mater Misericordiae otrzymuje Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Marii Panny Niepokalanie Poczętej. Proszę Matkę Prowincjalną. Wszystkim uhonorowanym bardzo gratulujemy. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy. Za chwilę pierwsze nabożeństwo do Matki Miłosierdzia już przy nowym ołtarzu, przy wystawionym na Świętym Sakramencie. Po nabożeństwie i błogosławieństwie Najświętszym Sakramentem bardzo proszę, aby wszyscy pozostali na swoich miejscach i jeszcze wysłuchać, proszę wysłuchać litanii, trzeciej litanii ostrobramskiej Stanisława Moniuszki w wykonaniu chóru Opery i Filharmonii Podlaskiej. To
to po nabożeństwie. Teraz też kapłanów proszę o pozostanie na miejscu. Wszyscy pozostańmy. Będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu i modlitwa. Osławcza Hostio godna czci, co lud do niebios wiedziesz brat. Znój srogi tęka wiernych ci, daj siłę pomocy ślina. Jednemu w Trójcy Władcy ziem, niech będzie chwała w każdy czas. Niech On wieczystym życiem swym w Ojczyźnie rajskiej darzy nas. Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas. Ojcze z nieba Boże, Synu Odkupicielu Świata Boże, Duchu Święty Boże, Święta Trójco Jedyny Boże, Święta Maryjo, Święta Boża Rodzicielko, Święta Panno nad Pannami, Matko Chrystusowa, Matko Kościoła, Matko Miłosierdzia, Matko Łaski Bożej, Matko Nadziei, Matko Nieskalana, Matko Najczystsza, Matko Dziewicza, Matko Nienaruszona, Matko Najmilsza, Matko Przedziwna, Matko Dobrej Rady, Matko Stworzyciela, Matko Zbawiciela, Panno Roztropna, Panno Czcigodna, Panno Wsławiona, Panno Można, Panno Łaskawa, Panno Wierna, Zwierciadło Sprawiedliwości, Stolico Mądrości, Przyczyno Naszej Radości, Przybytku Ducha Świętego, Przybytku Chwalebny, Przybytku Sławny Pobożności, Różo Duchowna, Wieżo Dawidowa, Wieżo z Kości Słoniowej, Domie Złoty, Arko Przymierza, Bramo Niebieska, Gwiazdo Zaranna, Uzdrowienie Chorych, Ucieczko Grzesznych, Pociecho Migrantów, Pocieszycielko Strapionych, Wspomożenie Wiernych, Królowo Aniołów, Królowo Patriarchów, Królowo Proroków, Królowo Apostołów, Królowo Męczenników, Królowo Wyznawców, Królowo Dziewic, Królowo Wszystkich Świętych, Królowo Bez Zmazy Pierworodnej Poczęta, Królowo Wniebowzięta, Królowo Różańca Świętego, Królowo Rodzin, Królowo Pokoju, Królowo Polski, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata.
Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Panie nasz Boże, daj nam, sługom swoim, cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała i za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Zawsze Dziewicy uwolnij nas od doczesnych utrapień i obdarz wieczną radością. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz się gardzić w trzewach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas zadaj. O Pani moja, Święta Maryjo, Twojej łasce osobliwej straży i miłosierdziu Twojemu, dzisiaj i każdego dnia i w godzinę śmierci mojej, duszę i ciało moje polecam. Wszystkie nadzieje i pociechy moje, wszystkie uciski i dolegliwości, życie i koniec życia mojego Tobie poruczam, aby przez zasługi Twoje wszystkie uczynki moje były sprawowane i rządzone według Twojej i Syna Twojego woli. Przed tak wielkim sakramentem upadajmy wszyscy wraz. Niech przed Nowym Testamentem starych praw ustąpi czas. Co dla zmysłów niepojęte, niech dopełni wiara w nas. Bogu Ojcu i Synowi, oto wszystkie jeśmy dni, niech podaje wiek wiekowi hymn tryumfu dzięki czci, a równemu im duchowi niechaj wieczna chwała brzmi. Amen. Utlmy się. Boże, Ty w Najświętszym Sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę swej męki. Daj nam taką czcią otaczać święte tajemnice ciała i krwi Twojej, abyśmy nieustannie doznawali owoców Twego odkupienia, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. W tym
sakramencie. Wielbię Cię, Ciebie, w każdym momencie. O żywy chlebie dasz w tym sakramencie. O żywy chlebie dasz w tym sakramencie. Bardzo proszę, abyśmy wszyscy zostali na swoich miejscach, także kapłani w ornatach. Za chwilę będzie litania ostrobramska w wykonaniu chóru opery.
Trzecia litania ostrobramska Stanisława Moniuszki w wykonaniu chóru Opery Filharmonii Podlaskiej pod dyrekcją pani Joanny Jurczuk. Bardzo dziękujemy za to piękne wykonanie litanii. To było takie przedłużenie naszej modlitwy, kontemplacji Matki Miłosierdzia. Bardzo, jeszcze raz bardzo dziękuję. Tylko jedno ogłoszenie. Tam po mojej lewej stronie przy ołtarzu świętego Jana Pawła II będzie można zamówić msze święte składkowe do Matki Miłosierdzia zaraz po zakończonej uczystości. A na regale prasowym są pamiątkowe obrazki z dzisiejszego poświęcenia, obrazki Matki Miłosierdzia z naszej archikatedry. Można je zabrać, zapraszam, żeby zabrać do domu. Także tam są albumy archikatedry, też można zabrać za dobrowolną ofiarą, a te ofiary są przeznaczone na ołtarz. Bóg zapłać, nie będzie pochwalony Jezus Chrystus. O jasności i światłości nieba całego, Rodzicielko, karmicielko, stwórcy swojego,